Lody ekipy! Na pewno już słyszeliście o lodach ekipy, no w sumie mało kto o nich pewnie nie słyszał, ponieważ dzieją się naprawdę różne dziwne rzeczy w sklepach i bardzo ciężko jest je zdobyć, ale mi się udało. Przyznam szczerze, że czułem się trochę dziwnie, wchodząc do sklepu i widząc, że są te lody ekipy i że mogę je kupić, już jakby nie chce mi się tam co chwilę latać, więc postanowiłem, że za jednym razem kupić ich trochę więcej, więc takich lodów ekipy posiadam ponad 50. Powiecie, Filip, powaliło cię, jesteś głupi, lecz się. Powiem wam, nie, ponieważ mam pomysł na kilka filmów, które mógłbym nagrać właśnie z udziałem lodów ekipy i mam nadzieję, że takie odcinki wam się również spodobają. Tu jest na przykład lód cytrynowy, ponieważ lód cytrynowy już jadłem, ale nie jadłem jeszcze truskawkowego. A dzisiaj akurat będziemy mogli zrobić coś, co sprawi, że będę mógł spróbować loda truskawkowego. W dzisiejszym odcinku każda śmierć to jeden zjedzony lód ekipy. Tylko oczywiście lód XL, bo nie mam innych. Więc mam nadzieję, że nie zginę więcej niż dwa razy, bo nie widzę teraz możliwości na to, żebym zjadł więcej niż dwa lody. Jakiś czas temu nagrałem odcinek, który polegał na tym, że co minutę był totalny chaos. Minecraft, było tsunami, były meteoryty, było zamiana świata normalnego w netherowy. Więc dzisiaj znowu będziemy mieli ten sam datapack, ale w dzisiejszym odcinku chodzi o zupełnie co innego. Chodzi o to, żeby nie zginąć, a jak zginiemy, jemy loda. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. Zostawienie subskrypcji was nic nie kosztuje, a myślę, że warto, ponieważ odcinki są tutaj codziennie o godzinie 19:19, a dzisiaj w okularach, bo dzisiaj na mądrze. Dzisiaj mądrze, bo za tydzień matura. Możecie mi życzyć powodzenia, bo zdaję maturę w tym roku, a zamiast się uczyć, nagrywam filmy na YouTube. Ale to nieważne, lecimy z odcinkiem. I uwaga, jak widzicie, jesteśmy właśnie w Minecrafcie. Jesteśmy w tym normalnym świecie, który tutaj mamy jakiś zrespiony i zaraz odpalimy ten, jakby to powiedzieć, śmiercionośny datapak, który polega na tym, że co minutę będziemy mieli okazję na to, żeby zginąć. Tylko postanowiłem, że co minutę byłoby już za rzadko. Uznałem, że musimy zwiększyć częstotliwość tego, ponieważ co minutę mi się nie udało, bo zginąłem. Ale dzisiaj karą za śmierć jest jedzenie loda ekipy, więc muszę dać sobie jakieś większe szanse na to, żebym zginął. No bo wiecie, bo jednak chciałbym tego loda ekipy zjeść. W sensie mimo wszystko jednego bym chciał. Więcej może na dany moment, może dwa bym teraz zjadł, ale więcej już na pewno nie teraz, bo to by było zdecydowanie za dużo. No ale zobaczymy, jak będzie trzeba zjeść 10, to zjem 10. W każdym razie wpisujemy sobie tutaj komendę, która nam załaduje datapaka i jak widzicie mamy. I teraz musimy wybrać dokładnie czas, jaki chcemy, żeby to było. Ostatnio było 60 sekund, czyli tu by trzeba było dodać jeszcze tak. I mamy 60 sekund, tylko myślę, że to będzie trochę za dużo, więc uznałem, że odejmę, nie wiem ile sekund, 15 odejmę sekund, albo 10, nie no dobra, 15, o nie, ja tu dodaję, odejmujemy, tu, 15 sekund, co 45 sekund będziemy mieli totalny chaos na mapie, ja już się boję, no ale dobra, uwaga, 3, 2, 1, 0, start. Dobra, mamy 45 sekund, to jest tragedia. Zbieramy sobie jakieś drewno, żeby cokolwiek mieć. Mam nadzieję, że nie trafi mi się na początek żaden taki, wiecie, typu meteoryty i tak dalej, bo strasznie ciężko jest przeżyć takie rzeczy, bo na przykład meteoryty w poprzednim odcinku mnie zabiły. No już byłem tak blisko wejścia do netheru i akurat meteoryty spadły i nie miałem okazji przetrwania, więc jakby tu się trzeba głównie trzymać pod czymś, to trzeba pamiętać, że lepiej jest być pod jakimś drzewem czy pod czymś takim, ponieważ jakby to powiedzieć, na powierzchni zawsze jest niebezpiecznie, nigdy nie wiadomo, co ci na głowę spadnie. Mamy 15 sekund, ale ja sobie pod drzewkiem stoję, więc jest sympatycznie. Zróbmy tak, że ja teraz tutaj bym gdzieś się wkopał tak na dół może. Za 7 sekund, kurczę, to jest strasznie szybko, ja nie wiem, pogięło mnie tak, że ja tak szybko chciałem to zrobić. No ale dobra, zeszliśmy tutaj na dół, mam nadzieję, że teraz nie będzie nic. TNT Rain, o kurde. I co? Oj, dobra, jest, z lekkim opóźnieniem, ale są. Jak tam wybucha wszystko, ale o kurde, ała. Dobra, udało nam się to przetrwać, ponieważ byłem pod ziemią, czyli to była najlepsza decyzja, jaką mogłem zrobić. Gorzej, jakby była lawa na przykład, to by było źle. Ale co, za 20 sekund już jest po raz kolejny to? No przecież to jest jakaś tragedia, to jest za szybko. Ja nie mogę, pogięło mnie chyba. Dobra, no nie wiem, musimy po prostu, jak... No nie mogę stąd wyjść! Dobra, wychodzimy w ten sposób, wykopmy tutaj to i teraz... O kurde, ale tu jest dziur zrobione. Dobra, bierzemy to, bo nam się to może przydać do jakiegoś uratowania się. 3 sekundy. Dobra, oddech smoka. Crafting tu gdzieś był. Ja tu gdzieś miałem crafting. Dobra, muszę zrobić sobie nowy. Niestety, straciliśmy tamten crafting. Dobra, to zróbmy sobie na nowo crafting. Teraz akurat ten oddech smoka jest bardzo łatwy akurat. To jest do przeżycia bardzo łatwe.
Tu się niczego nie boję, niczego, totalnie, totalny luz. Tam jest wioska, o kurde, dobra, idziemy do wioski, mamy wioskę obok. Dobra, jest kozak, za 19 sekund kolejna jakaś śmiercionośna rzecz. To nie wróży dobrze. To bardzo źle wróży, bym nawet powiedział. Dobra, uwaga, zaraz będziemy, nie jestem pod niczym schowany, to jest najgorsze. Tu jest jakaś kopalnia, dobra, wiecie co? Będę tu, bo nie wiem co to będzie. Uwaga. Aha, zamiana w nether, okej, dobra. Czyli w tym momencie nam się świat zamienił w netherowy. Spoko w sumie, jakby to nie jest jakiś problem. Tylko wody nie mamy, no ale dobra, trudno. Czy tu będzie kowal gdzieś jakiś, kurczę, żebym tutaj miał jakieś... Albo jakieś skrzynki z żarciem, czy coś tego typu. Ja nie, kurczę, teraz całą wioskę mi zmieniło. Rozwaliły się wszystkie te nasiona i tak dalej. O nie, to był w sumie to kiepsko akurat, że teraz nam się to trafiło. No ale dobra, weźmy sobie to, tak. O, mamy jakieś... O, będziemy mieli do wymiany też z tymi villagerami. Mamy emeraldziki, dobra, tu zobaczmy. Zawsze w tej skrzynce tutaj jest taki totalny syf. Nie wiem dlaczego tak jest, no ale dobra. Trudno mówi się. Dobra, zwiedźmy tutaj jeszcze ten domek. I uwaga. Znowu oddech smoka, okej. To jest wyjątkowo spoko. O kurde, żartowałem. To w ogóle nie jest spoko. To w ogóle nie jest spoko. Prawie zginąłem, pół serduszka mi zostało. Już bym musiał być pierwszego loda ekipy. Ja pierdzielę, tragedia. Tragedia, no niech to zniknie. Niech to zniknie. Ja nie mam w ogóle żarcia. Dlaczego mi się nie regeneruje życie? Przecież jestem najedzony. No nie, za 15 sekund kolejny. Ja zginę teraz, zginę. To jest pewne. To jest pewne w tym momencie. Dobra, schodzę pod ziemię w takim razie. Schodzę pod ziemię, to jest jakby najlepsze, co mogę zrobić w tym momencie. Tu się czuję najbezpieczniejszy. Jak tu zginę, to już nie wiem, to... Dobra, znowu oddech smoka. Okej, czyli tu jesteśmy bezpieczni, to dobrze. Więc akurat nam się to dobrze trafiło, więc zróbmy sobie jakieś tutaj narzędzia. Takie podstawowe, które nam będą potrzebne. Ogarnijmy ten ekwipunek, bo tutaj jest trochę lipa z tym. Dobra, i teraz tak. Mamy tutaj wszystko zrobione. Możemy stąd wyjść, tylko ja nie... Dlaczego mi się nie regeneruje życie? Co jest nie tak? Co jest nie tak z tym? Nie mogę zjeść ziemniaka i mi się nie regeneruje życie. To jest jakiś... To jest zepsute coś. Przecież tak nie może być. Tak nie może być. Widzowie, no nie, no tragedia. Ja teraz zginę pewnie, bo nie chce mi się zregenerować życie. Nie no, ja muszę coś zjeść. Ale nawet nie mogę nic zjeść. Ej, dobra, to jest jakiś oszukany w tym momencie. Przecież ta gra mnie ewidentnie nie lubi. I co teraz? TNT Rain, o kurde. Dobra. Czy uda nam się to przetrwać w tym momencie? Zrobiło się tu na chwilę jasno. Tak jakby tu coś się rozwaliło obok. O kurde, dobrze, że się schowałem pod ziemię, a nie zaufałem temu domkowi. Bo on oberwał, byśmy zginęli. No dobra, nie jest kolorowo, widzowie, nie jest kolorowo w ogóle, jest to totalna tragedia. Ja jeszcze w ogóle nie mam żarcia, to jest najgorsze w tym wszystkim, to jest... Dobra, o, są tutaj jakieś te jagody. Dobra. Czy tutaj coś było? Tam jest łóżko jakieś. Ale to mnie niespecjalnie interesuje. O, dobra, to jest spoko. Nawet nie zauważyłem, że już to będzie. Ale dobra. Tutaj jest okej, tu nic nie ma takiego. Kurczę, ale lagi. Ale mam lagi. Dobra, muszę cię niestety poskromić. Dobra, super. Teraz ty, chodź tutaj, chodź. Dobra, póki co idzie nam bardzo dobrze. Nie musiałem zjeść żadnego loda ekipy jeszcze. Więc jest okej. W sensie fajnie by było chociaż jednego zjeść, więc mam nadzieję, że nam się jakby raz uda zginąć. Bo jakby mi się ani razu nie udało zginąć, to też by tak było troszkę smutno. Ale mam nadzieję jednak mimo wszystko, że nie będę musiał ich jeść więcej niż dwa. To by było super, bo by mi zostały też na następne odcinki. Chociaż mam ich bardzo dużo, więc akurat no to się nie powinienem przejmować. Ale dobra, w takim razie musimy znaleźć jakieś miejsce, gdzie będziemy mieli jakieś żarcie, bo... Dobra, tu jest krówka. Dobra, mamy żarcie z krówki. Ła! No nie. To tak być nie... Znowu nether ten. O kurde. Nie, no tragedia. Ej, w sumie to... Łatwo. W sumie to łatwo póki co. Nie trafiło nam się nic takiego złego. Chociaż ten oddech smoka był najgorszy. Czego się nie spodziewałem. Myślałem, że to akurat nie będzie takie trudne. A to się okazało być bardzo trudne. No ale to tam wiecie. O nie, pajączek, zostaw mnie. Jak tu wszystko się zmieniło, to nagle wygląda tak smutno wszystko tutaj. O nie gońcie mnie, błagam. Za 19 sekund kolejna jakaś inwazja, kurczę. Mam nadzieję, że nie zombie teraz, bo to by była tragedia. Albo teraz najgorsze, co by było, to gdyby się trafiła ta, jak to się nazywa?
Ten TNT Rain albo meteoryty. Meteoryty to by były zdecydowanie tragedią. Dobra, schowam się tutaj pod drzewem. Co jest? Co jest? Dlaczego ja lecę do góry? Dlaczego? Nie! Pierwsza śmierć, ja nawet nie wiem gdzie jestem, ja tam nie wrócę, muszę od nowa znowu zacząć. Nie, tragedia, ale dobra, idę po loda ekipy. Jestem, widzowie. Mamy loda ekipy. Już zjadłem jednego, tego cytrynowego, ponieważ uznałem, że poza wizją zjem tego, który wszyscy mówią, że jest gorszy. A teraz pora na to, żeby spróbować tego, który jest ponoć lepszy. Więc jestem mega ciekaw, jak to wyjdzie. Nie jadłem go jeszcze, przysięgam, że go jeszcze nie jadłem. Więc zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja. One tak pachną fajnie. Naprawdę, jeżeli ktoś jadł, możecie pochwalić się w komentarzu, czy jedliście już loda ekipy. Jest lód ekipy. Truskawkowy, dobra, uwaga. Czego teraz jeść? Fajnie strzelają. Ten bardziej strzela niż ten, który wczoraj jadłem. Dobra widzowie, nie będę was zanudzał jak ja go jem, tylko go po prostu zjem i lecimy zaraz dalej. Pierwszy lód ekipy zjedzony. Bardzo dobry, naprawdę. Jak widziałem filmiki na internecie, jak się ludzie rzucają, rozwalają szyby w Lidlu od lodówek, to jest przesada, ale ogólnie bardzo dobry ten lód jest, naprawdę. Ale dobra, uwaga, wróćmy do Minecrafta. Dobra widzowie, zaczęło mi to działać. Dobra, rozpoczynamy kolejną, jakby drugą rundę. Zobaczymy, czy teraz nam się coś uda zrobić. Za 15 sekund mamy już kolejny ten, jak to się nazywa? Kolejną jakiś chaos, który się będzie działo w Minecraft, więc mam nadzieję, że uda nam się to przetrwać. Bo jeżeli nie, to muszę zjeść kolejnego loda ekipy. Więc będzie lipa, a celem jest dostanie się do netheru, więc gramy dopóki nie dostanie się do... O, lawa, to jest akurat luźno, to jest do zrobienia, to jest spoko, to może być. Więc zaakceptujmy to. O kurczę, wyrzuciłem sobie tutaj ten. O nie, tam mi zalewa stone akurat, o nie, a ja chciałem sobie zrobić kill-off. Czekajcie, musimy sobie szybko zrobić. To jest druga runda, ostatnia runda, jeżeli w tej rundzie teraz znowu zginę, no to lecimy jeść kolejnego loda ekipy. Jeżeli uda mi się dojść do netheru, no to nie muszę jeść loda ekipy. Szczerze przyznam, na dany moment nie chce mi się. W sensie lód był bardzo dobry, ale ja po prostu zjadłem sobie na śniadanie płatki. Dodatkowo wypiję sobie, znaczy nawet piję dalej sobie kawę. Więc, o, swoją drogą byka se wezmę. No więc widzicie, jakby chodzi o to, że już po prostu... I po prostu, o nie, strzały, o nie, pod drzewo. O, dobra, nie, jeszcze szkielet. Dobra, gin. No, dobra, zginął. Okej, udało nam się przetrwać to. Ale w każdym razie ja po prostu jestem już jakby pełen, że tak to ujmę. Pełen słodkości, o. Dlatego już jakby nie mam ochoty na więcej. Kurde, no zostaw mnie. O nie, ile tu jest tych mobów. Dobra, bierzemy to i uciekamy stąd. A nie, mogłem zrobić sobie łódkę jeszcze. Dobra, płynę na tamtą tom i wtedy zrobię, albo tu sobie zrobię łódkę. Dobra, już robimy teraz. O nie, grawitacja. Dobra, wszystko działa, na wszystko działa ta grawitacja. Tylko przy poprzednim razie jak to było, to zginąłem, ale dlatego, że obok mnie był szkielet i mnie zastrzelił. Ale dobra, póki co to jest do zrobienia, okej. Jakieś osiągnięcie w ogóle teraz zrobiłem, że latam, dobra. Spadamy do wody w takim razie i lecimy z powrotem. Czy te moby zginęły? Zginęły wszystkie, o jak dobrze. No i dobrze im tak, dobra, płyniemy w takim razie przed siebie, żeby znaleźć jakieś miejsce, gdzie w ogóle będę mógł zdobyć żarcie, bo tu totalnie nic nie ma, zaraz zginę w ogóle totalnie z głodu. Jakby teraz spadły strzały albo jakieś meteoryty, jest po mnie. To jest na punk, jest po mnie i lecę po drugiego loda ekipy. Przecież tragedia, już jakby... Na razie mi się nie chce, na razie mi się nie chce tego loda ekipy, okej? Więc może ten darujmy sobie póki co? Może, aczkolwiek zobaczymy, ja strzelam, że zginę teraz. Oczywiście, że TNT Rain, okej. Dobra, ale jestem... O Boże, ile tego jest! Co jest? Przeżyliśmy to! Ale jazda, przeżyłem TNT Rain! Normalnie na takiej otwartej przestrzeni, ale mamy farta. Dobra, teraz musimy się dostać do jakiegoś miejsca. Czy tu gdzieś jest jakaś o, tam jest jakaś wyspa. Czy zdobędziemy tam cokolwiek, jakiś, nie wiem. Co możemy zdobyć? No, jakiś żarcie, jakieś krowy, proszę, niech tam coś będzie, błagam. Bo teraz za 15 sekund znowu jest. Nie, no tam są same moby. Dlaczego mi, ja mam takiego pecha. Nie ma żadnych zwierząt. Nie ma. Nie, jest mi widzowie smutno. Bo ja mam 3 serduszka. Oczywiście, że jeszcze... Co to jest? Jakiś czarna dziura.
A to wszystko ściąga nas do jednego miejsca. O kurde, łódkę mi kradnie. No nie. Wow, co to jest? Dlaczego tak się stało? Ej, dobra, to jest... Nie, 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 błagam. Błagam. Nie, błagam. Dobra, tu jest mnóstwo tych ryb. Weźmy sobie, to jest żarcie, które nam jest potrzebne bardzo. Nie mam już sprinta. Nie. Nie. Nie mam łódki. Zostaw mnie, ty złoczyńco. Proszę, nie rób mi nic. Nie, no jeszcze jest teraz. Co to było? Dlaczego mnie creeper jakiś wysadził? No nie, no dobra, to jest tragedia. Idę po kolejnego loda ekipy. Pora na cytrynowego, widzowie. Zjadłem na wizji tego truskawkowego, więc zjem coś cytrynowego. Aczkolwiek truskawkowy jest lepszy, no ale ja mam ich dużo, więc akurat teraz sobie postanowiłem, że na wizji zjemy tego, nie będziemy wybrzydzać. Dobra, drugi lod ekipy dzisiaj na odcinku. Już ostatni, bo to kończy odcinek, ale po prostu otworzyłem go, więc muszę go już zjeść. Robimy gryza. Chociaż kurczę, powiem wam szczerze, że wszyscy tak mówią, że ten truskawkowy jest lepszy. A jak to teraz spróbowałem, to sam nie wiem, który jest lepszy. Oba mi mega smakują. Jest mi totalnie obojętny, który bym zjadł. Naprawdę. Ten jest też naprawdę mega dobry. Ja sobie zjem loda na spokojnie, a już kończę odcinek, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Napiszcie w komentarzu, czy jedliście lody ekipy. I jak napiszecie po prostu hashtag lody ekipy, to przypnę wam serduszko. Dziękuję wam za oglądanie, widzimy się jutro. Pozdro, pa pa.